907-964-253-507-964-253. Co napisała na Facebooku Kaja Godek po tym wyroku? Sąd pierwszej instancji uniewinnił Elżbietę P. oraz Joannę G. i Anne P. w procesie związanym z rozklejeniem w Płocku sprofanowanego kolorami LGBT wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej. Tym samym przyzwolił na lewacką agresję na Boga i jego matkę oraz na katolików. Wyrok nie jest zaskoczeniem z uwagi na zachowanie sędzi Agnieszki Warchoł. Warchoł nie dopuściła dowodów, o jakie wnosili oskarżyciele posiłkowi, a w trakcie procesu okazywała uprzedzenie wobec osób, których uczucia religijne zostały zranione. Uzasadnienie brzmi bardziej jak publicystyka homoaktywisty niż jak wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej. Sędzia rozwija w nim m.in. własne rozumienie nauki Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu oraz używa wyrażeń żywcem wyjętych z podręcznika lewackiej nowomowy. Oczywiście będziemy składać apelację. Obrona czci Matki Bożej jest obowiązkiem każdego z nas, a wina oskarżonych jest bezsporna. Katolicy są najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną, a sądy Rzeczypospolitej Polskiej powinny chronić ich przed przemocą także ze strony aktywistów LGBT. O sądach to rozmawiamy cały czas i pan Adam z Gorzowa, Wielkopolskiego Gorzowa. Kłaniam się, dobry wieczór. Panu. Witam serdecznie i cieszę się, że się dodzwoniłem. Dzwoniłem tyle czasu i bardzo mi miło pana oglądać w telewizji. Chciałem się z panem podzielić pewnymi spostrzeżeniami. Jak ja widzę, proszę pana, tego Tuska w telewizji i jego wypowiedzi, to tego po prostu zdrajcę narodu polskiego. To jest, wie pan co, mnie to normalnie, bo to jest nasze województwo, to jest takie to lubuskie, że to jest przeważnie za Platformę Obywatelską. I nie wiem, czy to są prawdziwi Polacy, czy to kto to jest. Prawdziwy Polak to powinien być za tym, kto idzie, taka władza, czy taka władza, jeżeli jest dobra dla kraju, dla narodu, to, a nie ci zdrajcy, co nas zdradzają w Unii Europejskiej, oni nie powinni być wpuszczeni z powrotem do naszego kraju. Nie powinni być. A Tusk, to niech on się stara o funkcję kanclerza Niemiec. To by było dla niego najlepsze stanowisko. Nienawidzi Polski, nienawidzi Polaków. Jeżeli by został tym kanclerzem, to może by się rozprawił wreszcie z Polską i z Polakami. Tak jak ten pan z wąsikiem. On jest, tak patrząc na niego, to jest z charakterem i wizerunkowo podobny do tego gościa. Wie pan co? I to panie Adamie, nie może zostać Tusk kanclerzem, bo wtedy kim byłby Graś? No to on tam jakieś stanowisko sobie znalazł, też tak samo. Znalazłby. Wie pan, bo to wszystko jest takie kurka wodna na wodę pisane. Na wodzie pisane wszystko, na wodzie pisane. Jeszcze chciałem powiedzieć coś o tym prezydencie Warszawy. Dlaczego on nie odśnieżał tych ulic jako prezydent? Tego śniegu, tego wszystkiego. Ja panu powiem i może całej Polsce. Wie pan co, przecież to była gadka przedtem, niby że się pomylił jakiś tam burmistrz, czy nie burmistrz, czy tam kto tam był, jakiejś dzielnicy. Wasze ulice, nasze kamienice. Ktoś tak powiedział, w telewizji to było. No to on dobrze zrobił. My kamienice żeśmy swoje oczyścili. Przede wszystkim z Polaków. A wy, wasze ulice, to sobie ze swojego śniegu odśnieżcie sami. Widzi pan, taka jest prawda. Nie dbają o Polskę, nie dbają o Polaków. Że to jest prostsze dużo. Trzaskowski po prostu generalnie tak normalnie na co dzień nic nie robi. No to dlaczego nagle miałby, nie wiem, jakoś odśnieżanie by miało pójść. Jak nic nie idzie, to nagle odśnieżanie. Proszę pana, to jest specjalnie robione, żeby gnębić tych Polaków, żeby gnębić. Wie pan, to dlaczego nie mówi się po imieniu, kto to dąży do tego, żeby ten kraj nas rozsprzedać, żeby go za darmo rozdać, żeby ktoś rządził taki na przykład jak teraz ten marszałek Senatu. Co on wyprawia z tym krajem? Co on wyprawia? On się stawia ponad prezydentem, ponad premierem, ponad rządem. Jeździ, ustala, uchwala po Amerykach, po Niemczech, gdzieś nie wiadomo gdzie, po całym świecie go nosi. Kurka wodna to... Z takimi ludźmi nie można w kraju porządku zrobić. No ja nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że nie można porządku zrobić. Dzisiaj znów słucham, że jakiś tam sąd europejski, kurka wodna, że sądy polskie, Trybunał Konstytucyjny z Polski nie dostosował się do ich wyroku. No jak tak można? Jak oni tak chcą rządzić, niech nas z tego, jeżeli prawdziwy Polak, tak jak ja, mi się wydaje, jestem, to powiedziałbym tak, wyrzućcie nas z tej Unii Europejskiej. Jeżeli wy chcecie rządzić naszym krajem i nami, nam tutaj dyscyplinę i swoje porządki stosować, to wyrzućcie nas z tej Unii, my nie chcemy z wami współpracować i nie chcemy u was być w ogóle. Co to się dzieje, co to się naprawdę wyprawia, to już człowieka szlak po prostu trafia. Ja już się staram, żeby nie oglądać tych dzienników za bardzo, nie tego, bo ja naprawdę mówię, kurna mać, patrzeć się na to nie da, co to się w tym kraju naszym wyprawia, co to się dzieje. Dziękuję panu. Spokojnie, panie Adamie. Wszystkiego dobrego życzę. Dużo zdrowia. Proszę państwa, Portal Niezależna zadał dzisiaj fundamentalne, rudymentarne nawet bym powiedział pytanie. Pytanie w kwestii, jaka będzie polityczna przyszłość niezwykle popularnej, sympatycznej pani posłanki Joanny Muchy. Czy Joanna Mucha na pewno nie będzie wzmocnieniem nowego ugrupowania Szymona Hołowni? Nie wiem. Posłanka, która przez lata była w Platformie Obywatelskiej, nieraz zyskiwała medialny rozgłos swoimi niefortunnymi wypowiedziami. Tak piszą na Niezależnej. Działalność w nowej formacji Mucha zaczęła od wyjątkowo mocnego akcentu ośmieszenia zarówno własnej osoby, jak i samego Hołowni. No, to jest ocena, interpretacja portalu, tak? Spokojnie. Joanna Mucha była dzisiaj gościem Radia Plus. Redaktor Jacek Prusinowski pytał ją m.in. o Polskę 2050 Szymona Hołownię. W którymś momencie rozmowy posłanka, chcąc zapewne przypodobać się swojemu nowemu politycznemu szefowi, powiedziała: Hołownia jest człowiekiem niezwykle dobrze wykształconym, niezwykle dobrze poruszającym się w tematach politycznych. Na co prowadzący redaktor Prusinowski zareagował, pytając: akurat nie jestem zorientowany, jest niezwykle dobrze wykształcony, czyli jak jest wykształcony Szymon Hołownia, bo ja przyznam, że nie wiem. Oczywiście, że pan redaktor rżnie głupa, bo doskonale wie, jak jest wykształcony Szymon Hołownia i wie, że Szymon Hołownia w tej sprawie wykształcenia kontynuuje taką polską tradycję polityczną zapoczątkowaną przez Aleksandra Kwaśniewskiego. Szymon Hołownia przez 5 lat studiował na SWPS-ie. To jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, ale tych studiów nie skończył. Zresztą, proszę państwa, uwaga telekino, bardzo uprzejmie proszę. Jak wyglądał ten poranny dialog dzisiaj? Jak ta Mucha pogrążyła Hołownię? No, jest człowiekiem niezwykle dobrze wykształconym, niezwykle dobrze poruszającym się w tematach politycznych. To ja nie wiem, pani poseł, przepraszam, ja akurat nie jestem zorientowany, jest niezwykle dobrze wykształconym, to jak jest wykształcony Szymon Hołownia? Bo ja przyznam, że nie wiem. Ja mówię o tym, że w trakcie kampanii wyborczej on nie brał jakby haseł, które powtarzał. On naprawdę próbował zrozumieć... Ale o wykształceniu mówiła pani poseł, że jest niezwykle dobrze wykształcony, więc jak jest wykształcony... No to proszę, myślę, że proszę zapytać go i proszę się z nim spotkać. Ale nie ja mówiłem, że jest... Ale pani poseł, ale no to nie ja mówiłem, że jest niezwykle dobrze wykształcony, tylko pani poseł, dlatego pytam, jak? Pan mówi w tej chwili o wykształceniu formalnym, ja mówię o tym, że jest bardzo dobrze przygotowanym do roli swojej, czyli roli, która wymaga wiedzy, która wymaga po prostu wiedzy eksperckiej, wsparcia ekspertami, którzy z nim na bieżąco pracują. My taką wiedzę ekspercką mamy na bieżąco i nią się wspieramy ze strategii 2050. Więc to jest ta wiedza, którą po prostu mamy na wyciągnięcie ręki. Jak Mucha mówi o tym, że Hołownia jest niezwykle dobrze wykształcony, to czy ona to zrobiła specjalnie, czy... Ja się obawiam, proszę państwa, że ona to zrobiła niechcący. Że ona tego nie zrobiła specjalnie. No i to jest jeszcze gorzej. Bo przecież Mucha też wie, jak jest wykształcony Hołownia. Tyle akurat wie dana Mucha. No dobrze, proszę państwa, zajmijmy się czymś naprawdę ważnym, czyli sportem. Tu na tym miejscu powinien na ten temat państwu opowiadać Paweł, bo on by to milion razy lepiej ode mnie zrobił. A poza tym to on był kierownikiem tej reprezentacji Orłów Kazimierza Górskiego. To mógłby wiele poopowiadać na ten temat. Dzisiaj 2 marca mija 100 lat od urodzin pana trenera Kazimierza Górskiego. Ja się tak czasami zastanawiam nad tym, że jak patrzę na tą naszą reprezentację w piłkę kopaną, jak oni grają. Taki mecz był na przykład na Narodowym w Warszawie z Austrią. Strasznie oczy bolały, naprawdę. I nie tylko, serce też. Tak się czasami zastanawiam nad tym, jak to się fajnie ułożyło u mnie w życiu, że ja mogłem być na przykład 12-letnim chłopakiem i oglądać, jak Polska zdobywa złoty medal olimpijski na olimpiadzie w Monachium. Mogłem mieć 13 lat i patrzeć na żywo, jak Jan Tomaszewski zatrzymuje Anglików, a Domarski strzela im gola. I to jest dla tych Anglików prawdziwy koniec świata. Mogłem w wieku lat 14, w 1974 oglądać Mistrzostwa Świata, na których my Polacy, graliśmy najlepszą piłkę. Nikt tam tak pięknie nie grał jak my. No Holendrzy grali ten swój futbol totalny, ale my graliśmy ładniej dla oka. Tam był taki mecz z Brazylią o 3. miejsce. Ja proponuję, żeby ktoś, jeśli tego nie oglądał, obejrzał sobie to na żywo, na YouTubie, ale bez komentarza. Jest taka wersja na YouTubie do odnalezienia, gdzie są tylko dźwięki z boiska. Tam wtedy słychać, jak publiczność śmieje się, kiedy Polacy dochodzą do piłki. No bo z nas się wtedy, taka jest prawda, śmiano. Polska dopiero po tych mistrzostwach i tym, co na tych mistrzostwach pokazała, zyskała szacunek, powszechny szacunek. Większość chłopaków w Europie grających w gałę chciała się nazywać Szarmach, Dejna, Lato, ale to dopiero po tych mistrzostwach. Na tych mistrzostwach jeszcze nas nie szanowano. Dzisiaj 100 lat mija od urodzin Kazimierza Górskiego. Z tej okazji usłyszeliśmy wiele pięknych słów. Pan prezydent złożył wieniec na grobie. No, obawiam się, że ci, którzy nie żyli świadomie w latach 70., nigdy nie zrozumieją, na czym polegała ta postać. Dla mnie bardzo dobrze postać pana Kazimierza Górskiego opisuje taka anegdotka związana z tym meczem, o którym wspominałem, czyli z tym meczem o 3. miejsce z Brazylią. Tam przed meczem odbywała się odprawa. Jak to zwykle podczas takiej odprawy tam była taka trójca święta, czyli Jacek Gmoch, Andrzej Strejlał i właśnie Kazimierz Górski. Tych dwóch teoretyków, Jacek Gmoch i Andrzej Strejlał, rozrysowywali różne schematy, opowiadali bardzo kwieciście, co trzeba zrobić, jak trzeba zagrać z tymi Brazylijczykami. A jak powtarzali po latach piłkarze, pan trener Kazimierz Górski podsumował to wszystko jednym zdaniem, które brzmiało: jak chcecie wygrać mecz, to strzelajcie na bramkę. Mnie się wydaje, takich anegdotek jest oczywiście cała masa na temat pana trenera Kazimierza Górskiego, ale mi się wydaje, że ta właśnie oddaje bardzo dobrze ten fenomen tej postaci, tego trenera. Jan Tomaszewski, już pomijając kolejne anegdotki, w takim wywiadzie dla Portalu do Rzeczy powiedział dzisiaj m.in. kilka słów świadczących o tym, jak wielkim trenerem był pan Kazimierz. Powiedział tak Jan Tomaszewski: potrafił wprowadzić nieoczywiste zmiany w zespole, ulepszać to, co dobrze działało. Proszę zauważyć, że w 1972 roku doprowadził do złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Sukces niebywały. A ilu piłkarzy złotej drużyny grało 2 lata później na Mistrzostwach Świata? 4 i zdobyliśmy 3. miejsce. A więc w przeciągu kilku lat pan Kazimierz miał nie 1, ale 2 światowej klasy zespoły. I druga kwestia. W eliminacjach w meczu na Wembley decydującym o awansie zagrał Mirosław Bulzarski na środku obrony obok Jerzego Gorgonia, Lesław Ćmikiewicz w pomocy, Jan Domarski na środku ataku, a na Mistrzostwach Świata za Bulzackiego zagrał młodziutki, wtedy nikomu nieznany Władek Żmuda, który stał się jednym z najlepszych środkowych obrońców świata. Zygmunt Maszczyk wskoczył do pomocy, a decyzja o zastąpieniu Domarskiego, strzelca złotej bramki na Wembley, Andrzejem Szarmachem, no, wyglądała na wręcz szaloną. Ale Domarskiego właśnie zastąpił Szarmach, który został wicekrólem strzelców tamtych mistrzostw. Jan Tomaszewski mówi tak: dla mnie Kazimierz Górski to papież polskiej piłki, stworzył niesamowity zespół, w którym miałem pewność, że nawet jak popełnię 1, 2 czy 3 błędy, to z przodu mamy Kazia Dejny, Włodzimierza Lubańskiego, Grzegorza Latę. Taki komfort daje niesamowitą siłę i wsparcie. Pan Kazimierz też wyznawał zasadę, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. I jedna sprawa chyba najważniejsza w tym wywiadzie, którego udzielił Jan Tomaszewski portalowi Do Rzeczy, i na to chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Jest jedna sprawa, bardzo przykra i haniebna. Chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało. W roku 2012 Sejm przez aklamację przyjął uchwałę o nazwaniu Stadionu Narodowego imieniem Kazimierza Górskiego. Aklamacja aklamacją, a ówczesny rząd Donalda Tuska tego nie zrealizował. Myślę, że 100. rocznica urodzin pana Kazimierza jest doskonałą okazją do tego, by ten haratacz w gałę, bo przecież nie piłkarz, Donald Tusk, wyjaśnił, dlaczego nie nazwano najważniejszej areny piłkarskiej w Polsce imieniem Kazimierza Górskiego. I jednocześnie najlepszy moment na zaapelowanie do obecnego rządu, by błąd poprzedników naprawić i na stulecie urodzin nadać Stadionowi Narodowemu imię Kazimierza Górskiego. Ten haratacz w gałę był wczoraj w telewizji TVN. Ja oglądałem ten wywiad, mówiłem o tym. Silił się na rozmaite złośliwości i nic poza tym. Ale być może właśnie należałoby mu zadać takie konkretne pytanie, jakie podsuwa pan Jan Tomaszewski. Jak to się mogło stać, że organizując w tym 2012 roku Mistrzostwa Europy, przy wybudowaniu tylu stadionów nie pomyślano o panu Kazimierzu. Pan Kazimierz miał swój stadion w Płocku, no ale on został właśnie, znaczy on był imienia Kazimierza Górskiego, ale on został właśnie zburzony i tam stawiają nowy. Przepraszam najmocniej, bo ja nie dosłyszałem, czy ja mógłbym jeszcze raz poprosić? Pan Bronisław z Wielowsi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, nazbierało mi się masę tematów, bo nie mogłem się dodzwonić, ale myślę, że zacznę od najważniejszego dzisiejszego, czyli 100. rocznicę urodzin pana Kazimierza Górskiego. Był naprawdę wielkim trenerem. Pamiętam to doskonale, jak grali. Dał nam bardzo wiele radości w tej szarej rzeczywistości PRL-owskiej. Myślę, że dzisiaj nam by się przydał taki trener. Być może troszeczkę by inaczej wyglądała nasza piłka. Był wspaniałym właśnie selekcjonerem. Potrafił wyselekcjonować takich piłkarzy, którzy nam dali wiele radości. No, następny temat to jest wczorajszy dzień. Dzień Żołnierzy Wyklętych. Cześć i chwała bohaterom. Przymilczanie, ale mimo wszystko wychodzą ich bohaterstwo i wychodzą ich pozytywne jakby działanie. Myślę, że bardzo wiele czeka zadań dla ministra oświaty, żeby nauczyciele jak najbardziej tych ludzi promowali, żeby opowiadali prawdziwe historie. Być może nasza młodzież troszeczkę się odwróci od tego lewactwa, jeżeli naprawdę będą znali naszych bohaterów. No, nie miałem okazji jeszcze się wypowiedzieć na temat strajku niby kobiet. Pani Spurek określiła kiedyś coś takiego jak zwierzęta ludzkie. Ci strajkujący, ja myślę, że to są właśnie zwierzęta ludzkie, rasy czerwona hołota. Nie miałem okazji do tej pory podziękować panu Bąkiewiczowi za zorganizowanie obrony Straży Obrony Kościoła. No i również szczególne podziękowanie mi należy przesłać kibicom, którzy się moment zorganizowali. Przez 2 dni trochę te czerwone ryje poubijali. Policja nie stanęła na wysokości zadania, bo już w piątek, jak tam miał być ten wielki ich strajk, to kibiców otoczyli, aresztowali i oni byli głównymi zadymiarzami, a nie tamci. Strajk telewizji, TVN-u i czarne ekrany. Ja teraz na znak protestu. U mnie też są czarne ekrany tych telewizji i programów ich informacyjnych. Po prostu nie oglądam i jest mi z tym bardzo dobrze. No, wiele jest jeszcze tematów, ale myślę, że na tym skończę. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, panie Bronisławie. Nie wiem, skąd pan ten miód bierze, który pan leje na moje serce. Z tymi kibolami to nie tak było, jak pan powiedział. Oni tam nikogo nie uszkodzili. Gdyby uszkodzili, to by uszkodzili. Nie uszkodzili. Natomiast generalnie Bąkiewiczowi oczywiście, że się należą takie podziękowania. Proszę państwa, ja muszę o tym wspomnieć. Będzie wojna z Niemcami. I zaczęło się tak jak tym razem. Rzeczywiście zaczęło się tak, jak to powiedział wiceprezydent Gdańska o II światowej. On o II światowej mówił, że tam się zaczęło od złego słowa jednego człowieka przeciwko drugiemu. On mówił o Polaku wobec Niemca, tym razem jest odwrotnie. Tym razem jest tak, że będzie wojna z Niemcami, bo Piotr Żyła, który został, jak państwo doskonale wiedzą, mistrzem świata na niemieckiej normalnej skoczni w Oberstdorfie, został zaatakowany przez dziennikarza niemieckiego w Süddeutsche Zeitung. Volker Kreisel w swoim tekście obraził Piotra Żyłę, nazywając go klaunem. No to my się z nimi rozliczymy tak, że nie będą potrzebne żadne reparacje. Bardzo uprzejmie dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. Do zobaczenia, do jutra, proszę na siebie uważać. Mi tak coś dzisiaj między nami mówiąc wełbieszczyka, ale że tam wełbieszczyka to nieważne, jak to było. Że tam komu wełbieszczyka, czy że tam czyjś łeb jest chory, przy to nigdy w pieśń słowika nie odmieniał głos tentorym. Do usłyszenia, do zobaczenia.